Otwieram sesję ósmej kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Jarmuziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Panią Malwinę Misiąg, dyrektor Centrum Usług Społecznych. Witam serdecznie Panów Radnych. Witam Panią Protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 13, a więc obrady są prawomocne. Rada może podejmować uchwały i inne ważne decyzje. Przedstawiam Państwu porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja pana wójta gminy z okresu między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Punkt ósmy. Sprawy różne i wolne wnioski. Punkt dziewiąty. Zakończenie obrad. Czy akceptują Państwo przedstawiony porządek obrad, czy też są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie protokołu z ostatniej sesji głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Informacja pana wójta gminy z okresu między sesjami. O zabranie głosu proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Od ostatniej sesji, która odbyła się końcem ubiegłego roku, z takich najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce, to właśnie przetarg na nadzór nad rozbudową, nad przebudową stadionu w Adamówce i w związku z tym ta dzisiejsza sesja, którą no, zwołujemy w takim można powiedzieć nadzwyczajnym trybie, dlatego żebyśmy mogli podpisać umowę z inspektorem nadzoru, który został w ramach tego przetargu wyłoniony. Chcę powiedzieć też, że na terenie naszej gminy rozpoczęła pracę grupa poszukiwawcza geofizyki z Torunia, która będzie prowadziła pracę, no w tej chwili takie prace można powiedzieć przygotowawcze, biurowe i w tym celu została im wynajęta część budynku po byłej szkole podstawowej w Cieplicach Górnych. Natomiast od marca rozpoczną się prace terenowe. Będzie to bardzo duża ekipa.
i będą mieć swoją siedzibę, zarówno biuro, które będzie też na terenie gminy, ale nie w naszym obiekcie. Natomiast kontenery i sprzęt będzie na terenie SKR-u w Krasnem. No, jak już będzie podpisana umowa, to poinformuję, ale oferta z naszej strony, którą będziemy składać, no myślę, że będzie zaakceptowana i atrakcyjna, bo jakieś tam pierwsze negocjacje były już w tej sprawie prowadzone. Natomiast no będę miał prośbę, myślę, że do komisji, do jednej z komisji, abyśmy wspólnie wybrali drogi, które byłyby przygotowane do ogłoszenia przetargu, ponieważ mamy do wykorzystania kwotę dofinansowania z Polskiego Ładu na przebudowę dróg na terenie dróg gminnych, na terenie naszej gminy. I ta promesa jest o wartości 2 milionów złotych. No nie chciałbym tutaj absolutnie podejmować jakieś tam próby proponowania tych dróg samodzielnie. Wyobrażam to sobie w taki sposób, że przygotujemy propozycję i komisja by przejechała po tych drogach, żeby po prostu zaakceptować i żeby później już no, nie było problemów z tym, że jest przebudowa takich, a nie innych dróg. Generalnie zakładam, że będą to po prostu wzmocnienia istniejących dróg asfaltowych, no po to, żeby przez jakieś tam najbliższe lata te drogi nie ulegały zniszczeniu. No, wymóg tutaj jest taki, że muszą to być formalnie drogi, które mają kategorie dróg gminnych, publicznych, czyli no nie jakieś tam drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Także no to nas czeka i myślę, że tutaj jakoś tam w zgodzie wybierzemy te drogi. No 2 miliony złotych to nie jest kwota mała, także wydaje mi się, że wszyscy będą zadowoleni. Szczególnie, że nasze drogi w większości to są drogi 3,5 metrowe. W związku z tym tam koszt jednostkowy nie powinien być duży, a no nie możemy z tym zwlekać z tego względu, że no są ciągle jeszcze dobre ceny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do informacji pana wójta? Proszę bardzo, pan radny. Nie umiem nic powiedzieć, jak on będzie wyglądał, bo nie widziałem tego projektu, żeby można było ludziom powiedzieć, po której stronie, jak to będzie wyglądało. Więc tak, jeżeli chodzi o ten chodnik, to już jak wszyscy widzą, wykonawca zgromadził no, spore zapasy kostki, z której będzie wykonany i chodnik na całej długości, patrząc od strony Dobropola, będzie na całej długości wybudowany po lewej stronie. Czyli po lewej stronie, jak się nie mylę, 1,80 m szerokość tego chodnika i będzie on
wybudowany bezpośrednio przy drodze. No po to, że z tego względu, że taki chodnik no jest tańszy, bo gdybyśmy chcieli robić na całej długości kanalizację, no to wiadomo, że za te pieniądze to ani by połowy nie zrobił i będzie się on kończył na parkingu przy cmentarzu. Będzie przesunięty, ja rozmawiałem z księdzem proboszczem, nawet jeżeli tam gdzieś jest na granicy, to nie będzie przeszkód. Tak. My budujemy chodnik. Ale słupy nie przeszkadzają. Nie przeszkadzają. Ja, przepraszam. Proszę. Ja później zadzwonię. Więc tamta linia nie będzie przeszkadzać. Także linia jest nie, no, że tak powiem, nieruszana. Jaka komisja to będzie? To samo pytanie. Opiniowała, która komisja będzie? No, a jaką byście proponowali? Ja myślę, że mamy komisję rolnictwa, rozwoju społeczno-gospodarczego i... Są jeszcze panowie sołtysi? No możemy też panów sołtysów poprosić do tego. I panie by też. Tak, żeby... Józiu, sam mówiłeś o drogach, a głupio gadać. Czyli rozumiesz, że tutaj komisja była powołana rolnictwa, tak? Nie, no komisja rolnictwa i sołtysi. Powiedzmy. Komisja rolnictwa i sołtysi. Nie, ja tylko wyłączam telefon. Proszę bardzo, jeszcze jakieś pytania, jak są, to proszę. Proszę, ja słucham. Zgłaszali mi mieszkańcy, że ta droga naprzeciw Halesiaka, na tym pastwisku, w jednym miejscu jest zupełnie nieprzyjazna, taka pilna interwencja. Tutaj nie tyle kruczkiem, a w kierunku Adamów. Tak, te przetargi już się odbyły. Ja nie mówię teraz, dlatego że informowałem na poprzedniej sesji. Mamy już podpisane umowy i dzisiaj składamy taki harmonogram przewidywanych wypłat do Banku Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje program Polski Ład. Tutaj ze względu na to, że inwestycja będzie realizowana w okresie dłuższym niż 12 miesięcy i mamy dwóch wykonawców. Jeden wykonawca będzie realizował te odcinki sieci, na które jest projekt. Natomiast drugi wykonawca będzie realizował te odcinki sieci, które są w formule zaprojektuj i wybuduj. W takiej formule jest też to oświetlenie na betonówce. Możemy tutaj otrzymać trzy transze środków z Polskiego Ładu. Pierwsza w wysokości 20% promesy, druga w wysokości 30% promesy. A w ogóle pierwszą to możemy otrzymać dopiero wtedy, kiedy wniesiemy wkład własny, czyli najpierw zapłacimy ze środków własnych. Tutaj nasz udział jest 10% i ostatnia po zakończeniu całej inwestycji 50%.
Także umowy z wykonawcami mamy podpisane, oni też wiedzą, jaki będzie harmonogram po prostu płacenia za realizowane roboty. Więc ja jasno mówiłem, roboty gminne inne tylko w zakresie takim, o jak tam, że gdzieś droga nie przejezdna i to jeszcze zobaczymy, czy... Nie, no dlatego mówię, takie roboty będą ograniczone do, praktycznie do zera, bo nie mamy na to w budżecie środków. Nie, proszę Państwa, no to Wy chyba nie rozumiecie, co ja do Was mówię. Przecież na Krasnym, Krasne czekają olbrzymie inwestycje przy drogach, rowach. Na ostatnim spotkaniu komisji tej scaleniowej zostały ustalone sposoby wykonania dróg, jeżeli chodzi o ich standard, czyli czy to będą z nawierzchnią asfaltową, czy tłuczniową, określone grubości tego tłucznia na tych drogach. Także w Krasnym, jeżeli chodzi o drogi, będą zrobione inwestycje Krasnym i Pawłowej o wartości ponad 20 milionów złotych. Jeżeli ktoś uważa, że to mało, więc tam też sporo dróg jest zaprojektowanych w wersji tak zwanej zielonej, czyli jako gruntowe. Ja wiem. Ja wiem, że takie drogi są. Ja wszystkiego nie pamiętam. No, trzeba by było po prostu sprawdzić na tej dokumentacji ze scalenia. Proszę bardzo. Więc na pewno, jeżeli będą deszcze, to nie będą tam wjeżdżać. Bo tam jest ujeżdżone, ja patrzyłem na to boisko nawet przed chwilą dosłownie. To boisko bardziej jest zniszczone przez krety niż przez... Nie, przyrówno, wszystko przyrówno. Czy jeszcze jakieś są pytania odnośnie informacji? Pytanie. Proszę bardzo. Znaczy pytanie mam... Taki problem, który zgłaszają mieszkańcy, a właściwie ludzie, którzy tu inwestują się na tej równoległej drodze do drogi tutaj pięknej, tej ulicy, tam niżej, tam nowej od wojewódzkiej, co mamy tą nową drogę pobudowaną. Tam w dalszym odcinku oni mają problem z wodą i to wygląda na to, że to jest woda melioracyjna i ta woda w tej chwili prawdopodobnie wybija im. Przechodzi przez tą drogę, tam w tym miejscu jest również droga zaniżona, czyli ona równa się z podłożem. Nie ma żadnych tam rowów, które odprowadzających tą wodę. No i jest problem, czy to coś może w ramach tych pieniędzy ten temat by coś poprawić tam im warunki, bo oni nie mają. W tej chwili zrobiłem zdjęcia, oni nie mogą wejść na swoje posesje. Więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o tą drogę, zresztą no pan sołtys może to potwierdzić. My nawet gdybyśmy chcieli wykonać tam rów, to nie mamy zgody od właścicieli gruntów. Jeżeli są wybicia z melioracji, to za meliorację na danej działce odpowiada ten, którego jest działka. I to jest konsekwencja tego, że zgadzamy się w pewnym sensie na zabudowę
I wszyscy są tego świadomi, że droga ma raptem 3 metry. I wszyscy się cieszą, że dostali warunki, ale i my nawet zrobiliśmy drogę asfaltową, ale żeby ktoś pozwolił wodę spuścić, bo woda ma to do siebie, że płynie z góry do dołu. I niestety tam niektórzy no, chcieliby, żeby poszła w kosmos. Ale panie wójcie, tam woda im nie wybija na ich posesjach, tylko z drugiej strony drogi. Ale na czyjejś działce, no to nie na działce gminnej. No ale w jakim interesie jest ktoś naprawiać gdzie przerwana została, no nie rozumiem tego. Tam nie wybija woda, tylko tam się woda zatrzymuje, bo tam są przed drogą sonieczki, ja byłem tam wójtem dwa razy, tam są sonieczki, które się zapełniają wodą naciągową, ona po prostu schodzi, staje w nieckach, a jak nie ma miejsca, to droga jest niżej jeszcze, to przechodzi przez drogę. To nie wiem, jaki tam ten problem rozwiązać, bo faktycznie, tak jak ktoś powiedział, wodę, powietrze wysadzić, bo są czyste prawa. No, gdzie ma miejsce, tam się zatrzymuje. Ale nie ma miejsca, to przechodzi. Nasze błędy było, żeśmy zrobili drogę asfaltową. Nie ma w tym żadnego, tak. W moim żadnego błędu, tylko problem się sprowadza do tego, tutaj co pan wójt nadmienił, że nie ma zgody współwłaścicieli gruntów przyległych do wykopania rowu. Ja myślę, że ten temat powinniśmy podjąć się i poprosić i wykupić te paski, żeby poszerzyć tą drogę. Pokopać ją. No nie przesadzajmy. My nie mamy żadnych podstaw. Co my napiszemy w uzasadnieniu do zamiaru wykupu takiego metra, no, że co? Że gmina będzie robić rów? Zapytają w jakim celu? Jaki jest interes? No ale teraz ta droga jest zrobiona i ona jest zagrożona, bo będzie się już kruszy. Tam na pewnym odcinku i tam nie ma tych dołów akurat, bo te doły są w kolejnych działkach niżej tam położonych dalej, ale tutaj no naprawdę z równą ziemią i pójdzie ciężki sprzęt, połamie tą drogę. No to ale wie pan co, jeżeli się rozmawia odnośnie tego, żeby po prostu tą drogę odwodnić, nie ma żadnej zgody. To znaczy nie, że żadnej, tylko że no nie da się tego zrobić, bo niektórzy rozumieją to i wyrażają zgodę, ale nie wszyscy. Dobrze, że jest, bo ja to przy okazji tych 2 milionów, które są na te drogi. Tych 2 milionów nie możemy na takie roboty wykorzystać. A to jest jaka droga? Proszę bardzo. Panowie, ja już też myślałem na tym, bo naprawdę byłem z wójtem tam 2 razy. Myślałem na tym. Jedna jest jeszcze możliwość zrobić zebrania, zaproszone zebrania, bo tym ogłosimy zebranie, to że wiem, że przyjdzie 15 osób z całej wsi, ale zaprosić bynajmniej te osoby, które są przy tej drodze, osoby zainteresowane i porozmawiać. Być może dojdziemy rozmawiając, że się zgodzą dać przekopać ten rów czy co, bo nie ma innego wyjścia, żeby tę wodę stamtąd puścić. Bo jest jeszcze tego typu, bo jest druga droga się szykuje. Jest to chwila czasu i tam następna droga też będą przyjdą ludzie, poproszą, żeby im drogę dojazdową. I nie będziemy jej robić. Najpierw będziemy nauczeni, doświadczeni, jesteśmy już nauczeni doświadczeniem, że najpierw się robi odwodnienie, a potem się robi drogę. A odwodnienia na tamtej drugiej drodze też nie ma możliwości wykonania w pasie drogowym, bo nikt nie będzie robił 1,5-metrowej drogi. I po prostu, wie pan co, to jest tak aspołeczne podejście niektórych, bo niektórzy tam po prostu rozumieją problem i godzą się. Natomiast no my tej wody nie skierujemy tam, gdzie ktoś wyraża zgodę, bo ona niestety pod górkę nie popłynie. Tam jest rozwiązanie banalnie proste. Tam dobrą bruzdę wyorać, przepuścić drogę pod drogą i leci sobie.
Ale najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze do przeforsowania. Ale stworzy nam się, nie bójcie, za chwilę. Nie nam się stworzy, tylko tym mieszkańcom. Niech, proszę Państwa, uczmy się odpowiedzialności za swój los. To nie jest tak, że ktoś będzie za nas odpowiadał bez przerwy. Po prostu, no co my mamy 2 miliony wyłożyć, żeby ją w kosmos wysłać? Ale w przyszłości, ja do czego innego, panie wójcie, zmierzam już w tej chwili. W przyszłości cały ten przyległy teren przy drodze wojewódzkiej, po prawej stronie, jak się zatoczyli, on w niedługiej przyszłości będzie podzielony na działki budowlane. Jeżeli dostanie pozwolenie. Więc proszę państwa, to jest tak. Jest ustawa o planowaniu przestrzennym. I myślę, że dla takich sytuacji ona jest wręcz niezbędna. I wtedy nie będzie problemu. Jeżeli ktoś zechce, żeby jego działka w planie zagospodarowania przestrzennego była przeznaczona pod zabudowę, to będzie musiał część tej działki odstąpić na to, żeby poszerzyć drogę. Owszem, nawet my możemy za to zapłacić, a on zapłaci za to, że działka zyskała na wartości, bo to trzeba wreszcie zacząć przestrzegać pewnych zasad, które obowiązują, a nie, że gmina będzie robić wszystko, żeby można się było wybudować, a ten ktoś nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. To tak, no naprawdę, żebyście wiedzieli, jakie tu padają propozycje od niektórych mieszkańców, że mój teren przeznaczcie pod działki rekreacyjne, bo ja mam ochotę sprzedać i zarobić na tym. No przecież to są absurdalne rzeczy. To, panie wójcie, co pan mówi, jest jedynym rozsądnym, najlepszym rozwiązaniem. Warunki trzeba postawić ludziom, żeby oni wiedzieli. W tej chwili wybudowana jest 3-metrowa droga, skrzynki przyłączeniowe, prądowe są przy drogach pobudowane. Jak z takiej drogi zjechać większym autem, to musi być z wyprzedzeniem planowane i dobrze zrobione, żeby oni mieli. Oni to docenią, ale w swoim czasie. No to doszliśmy do tego samego, nic się nie zmieniło. Nie, no coś tam, a myślę, że do czego żeśmy doszli. Po prostu trzeba odpowiednio udzielać zgody na budowę. A tam na razie ty o dolnej drodze mówisz, to po prostu nie wyrażać zgody na razie. Albo przejść do takiego punktu, jak pan wójt zaproponował. Ja myślę, że temat już wyczerpaliśmy. Pojedzie komisja, może się zatrzymać tutaj, jak kolega Artur mówił, może tak. Popatrzeć i jakieś tam, jakieś wspólnymi siłami można coś takiego. Sprawę oddajemy w ręce komisji, która właśnie będzie jeździć oglądać te drogi gminne. Przechodzimy więc do punktu 6, podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Problem, można powiedzieć, zmiany tej uchwały wiąże się z tym, że generalny wykonawca budowy kompleksu sportowego obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Adamówka zakładał, iż w roku 2023 zrealizuje, przygotuje projekt budowlany pod tą budowę. No tak się jednak nie stało i w związku z tym nie było podstaw do tego, żeby wykorzystać środki, które były w roku 2023 zaplanowane w budżecie gminy na realizację tego zadania. W związku z tym, że nam inspektor nadzoru był potrzebny do robót budowlanych, ogłosiliśmy ten przetarg trochę później i w związku z tym, żeby można było zawrzeć umowę z inspektorem nadzoru, musimy po prostu, Wysoka Rada, jeżeli chce, żeby podpisać tę umowę, to
musi podjąć uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok bieżący, 24, w wysokości 2 miliony 100 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania budowa kompleksu sportowego obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Adamówka. I źródłem pokrycia tego zobowiązania, o którym mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały, będą środki z programu rządowego Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych w kwocie 1 935 500 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 164 500 zł. Przypomnę tylko, że w budżecie gminy na rok 2024 planujemy właśnie też środki z tego programu rządowego Fundusz Polski Ład na realizację tej inwestycji, taką samą kwotę, czyli 1 935 500 zł. I wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do projektu, proszę bardzo. W tym przetargu to jest kwota 61 tysięcy chyba 8 zł dokładnie brutto. Ale były oferty, które przekraczały grubo 100 tysięcy. Czy są jakieś inne pytania jeszcze? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 1/1/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią dyrektor. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mając na względzie uchwałę, o której tutaj wspomniał, projekt uchwały, o której wspomina pan przewodniczący, myśmy tą uchwałę podjęli na sesji 27 grudnia 2023 roku. Jednak w związku z poprawkami, które wniósł do tej uchwały Wydział Prawny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczyły te poprawki przede wszystkim trzech paragrafów, do których kompetencji ustawowej nie ma Rada Gminy, a te zapisy są zapisane już w decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora Centrum Usług Społecznych, czyli jak będziemy obliczać szczegółowo na przykład odpłatności usług. Takie szczegóły po prostu musiałam z tej uchwały wyrzucić. Były to paragraf 7, paragraf 8 oraz paragraf 9. Pozostałe kwestie w tej uchwale pozostały bez zmian, czyli nadal usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w 2024 roku świadczone będą za kwotę brutto 37 zł, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich za kwotę 35 zł, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem oczywiście usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 50 zł. Ponadto zmianie jeszcze uległa jedna rzecz, bo dotyczy tutaj to jest nowego paragrafu 10. Poprzednio był to paragraf 12.
aby po prostu też subiektywnie oceniać każdą sytuację naszego mieszkańca, zawarłam tam zapis, że odpłatność będzie na przykład do 10%, do 15%. Pani z Wydziału Prawnego wskazała, że musimy wskazywać sztywne ramy, że nie do 10%, a 10%. I to też zmieniłam. Pozostałe zapisy uchwały z 27 grudnia pozostały bez zmian. W związku z tym proszę również o uchylenie uchwały właśnie numer 8 łamane przez 76 łamane przez 2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję serdecznie pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do projektu uchwały, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 1 łamane przez 2 łamane przez 2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 31 sierpnia 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Otwieram głosowanie. Proszę o oddanie głosu. Jeszcze są. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprawy różne i wolne wnioski. Następny punkt, jeżeli ktoś z państwa ma jakąś sprawę, a chciałby przedstawić na forum rady, to proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny. Proszę pana, jeżeli chodzi o lokal, który był użyczony, czyli udostępniony bezpłatnie koło gospodyń wiejskich w Majdanie, ta umowa została wypowiedziana, rozwiązana, ponieważ no, tam działy się rzeczy skandaliczne. Proszę? No to pan nie wie jakie? Nie, to policja była wzywana. Nie przez nas. Tam w ogóle tak jakby ktoś nie wiedział, kto jest właścicielem, kto za to odpowiada. Pan wie, jak koło działa? No to dziękuję. To może nie poruszajmy na forum tego nawet. Sobie kawę i nawet po sobie szklanki nie mówił. No, ani pani Łopuch nie udostępniała, ani nikt. I takie tego podobne sprawy. Jakie to są sprawy skandaliczne? Najbardziej skandaliczną sprawą jest to, że koło gospodyń nie wykorzystywało tego lokalu i nie prowadzi działalności takiej, jaką powinna prowadzić, tylko tak, jakby to była organizacja prywatna, a nie społeczna.
I my, my, jeżeli ktoś nie robi w celu społecznym, to nie będziemy takich lokali udostępniać bezpłatnie. Bo nawet w bardzo dobrym celu są prowadzone zajęcia z języka obcego, ale pani normalnie wynajmuje, płaci za ten lokal. A jaka jest działalność koła gospodyń wiejskich w Majdanie Sieniawskim, to pan jako członek najlepiej wie. No to nie mamy, no po co o tym dyskutować w ogóle? Proszę bardzo, pan radny. Została przyjęta uchwała u nas, że rozwiązali umowę z kołem. Jeżeli są tam prywatne rzeczy, proszę udostępnić do odebrania i po wszystkim lokal jest wypowiedziany. Ale przecież za koło istnieje i działa. Może nie działa tak, jak powinno. Ale działa. Od czasu do czasu działa. A tu nie ma jakichś sztywnych reguł, że musi robić to, tylko... A wypożyczanie na komunie, bez zgody, bez opłaty do gminy, wypożyczanie tam na jakieś jubileusze, to jest zgodne działanie? Ale nie koło. A kto wydał? Kto udostępniał ludzie? To nie koło. Panie przewodniczący, ten temat nie jest na dzisiejszy sesji. Oczywiście. Sprzęt, który zakupiliśmy, nie działa. Ktoś włazi, robi sobie kawę, używa sprzętu koła gospodyń i nikt nas za to nie odpowiada. Ale w końcu to jest. Ale to... Ja myślę, że jak tam policja była wzywana, tą sprawę wyjaśni, ale nie wiem, czy ja mam dobrą myśl. Może tak tą sprawą by się też zajęła Komisja Skarg i Wniosków i sprawdziła nam działalność tego koła. Ale przepraszam bardzo, proszę Państwa, nie możemy wykraczać poza swoje kompetencje. Rada gminy, ani wójt gminy, ani komisja nie ma kompetencji, żeby sprawdzać, jak działa koło. Natomiast my nie możemy pozwalać na to, żeby z mienia gminnego korzystała organizacja, która jest... działa sama dla siebie. Nie, to nie jest działanie społeczne. Panie Tadeuszu, ja naprawdę powiem panu szczerze, że ja się strasznie dziwię, że pan broni przegranej sprawy. Pan sam się wyrażał na temat działalności tego koła i teraz nagle pan staje się obrońcą
no czegoś, czego nie da się w żaden sposób obronić. Pan widzi, jak działają stowarzyszenia, pan widzi, jak działają koła gospodyń wiejskich. No, i pan, co tylko przez to, że pan jest członkiem tego koła, to pan go broni. Od czasu do czasu. Kto chciał, były jakieś tam pokazy. Kto chciał przyjść, czyli jednak jakaś tam działalność była. Ale ja przepraszam, panie radny, nie chodzi nam o jakąś działalność, tylko chodzi nam o konkretną działalność. Proszę nam powiedzieć, co koło zrobiło dla społeczności lokalnej, konkretnie. Jeżeli rzeczywiście są takie odpowiedzi, jak tutaj przed chwilą usłyszałem, to uważam, przepraszam bardzo, to uważam, że ten temat powinniśmy zostawić, ewentualnie porozmawiać na komisjach. Także no, zamykam dyskusję w tej sprawie. Czy są jakieś inne sprawy? Zamknijmy tę dyskusję w tej sprawie. Będą komisje. Proszę sprawę poruszyć na komisjach. Czy są jeszcze jakieś inne sprawy, a ktoś z panów radnych chciałby poruszyć na forum rady? Nie widzę już więcej innych spraw. Chciałem serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej sesji panu wójtowi. Dziękuję serdecznie również pani dyrektor. Dziękuję wszystkim panom radnym, dziękuję pani protokolant, jak również panu, który obsługuje Radę Gminy od strony elektronicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.